Świadectwo nawrócenia Neifensen, urodzony w 1926 roku profesor Cornell University, był ateistą i jednym z największych na świecie zwolenników aborcji. Dążył uparcie do tego, by w USA uczynić aborcję legalną, tanią i dostępną. W 1968 roku był jednym z założycieli National Abortion Rights Action League, Narodowej Ligi Walki o Prawo do Aborcji. Prowadził największą klinikę aborcyjną w Stanach Zjednoczonych. Przyznaje się do dokonania 75 tysięcy aborcji. Mówi teraz z wielkim bólem, w tej liczbie jest także zabicie mojego nienarodzonego dziecka, które uśmierciłem własnymi rękami. W życiu Natansona dokonał się jednak cud przemiany umysłu i serca. Z czołowego światowego aborcjonisty stał się przodującym obrońcą życia dzieci nienarodzonych. Po wielu latach przygotowań w 1996 roku przyjął chrzest w kościele katolickim. Dom rodzinny i szkoła jego ojciec, profesor medycyny, syn żydowskich emigrantów, jeszcze w latach studenckich odwrócił się od tradycji ortodoksyjnego judaizmu. Nie wierzył w Boga, a jedynie w jakąś wyższą siłę. To właśnie ojciec wyrył trwałe piętno na życiu i osobowości Bernarda, wpajając swojemu synowi nihilistyczne postawy i wierzenia. Bernard wzrastał w domu, w którym tylko zachowywano zwyczaje i obrzędy wiary żydowskiej, ale jej nie praktykowano. Na dodatek ojciec Bernarda nienawidził swojej żony. Rodzice wysłali Bernarda do jednej z najlepszych szkół w Nowym Jorku Columbia Grammar School, gdzie uczyły się dzieci najbogatszych żydowskich rodzin. Bernard, wpatrzony w ojca, odwrócił się również od religii, uważając ją za bezużyteczną i utrudniającą życie, jak kamień u szyi. Mimo swojej niewiary, ojciec zmusił Bernarda, aby trzy razy w tygodniu chodził do ortodoksyjnej szkoły hebrajskiej. Uczył się tam na pamięć hebrajskich modlitw i wyniósł przekonanie, że religia żydowska jest surowa i bezlitosna. Bóg mojego dzieciństwa, wspomina po latach, przypominał ponurą, majestatyczną, brodatą postać Mojżesza z rzeźby Michała Anioła. Widzę go, jak siedzi przygarbiony, dumając nad moim losem na chwilę przed wygłaszaniem nieuchronnie skazującego wyroku. Taki był Bóg mojej żydowskiej religii potężny i przerażający jak lew. Jak wielkiego doznałem olśnienia. Gdy służąc w siłach powietrznych Stanów Zjednoczonych, z czystej frustracji i nudy zacząłem uczęszczać na wieczorowe kursy biblijne. Wtedy odkryłem, że Bóg Nowego Testamentu jest kochający, wyrozumiały, łagodny i wszystko przebaczający ludziom o skruszonych sercach. Studia na Wydziale Lekarskim prestiżowego Uniwersytetu M. Cegilla rozpoczął w 1945 roku. Podczas wykładów na czwartym roku medycyny wielkie wrażenie wywarł na nim profesor psychiatrii Karl Stern. Ten wspaniały nauczyciel i wybitny naukowiec również był Żydem. Neifensen uwielbiał profesor Sterne za jego niezwykle ciekawe wykłady oraz szczególny duchowy pokój. Nie zdawał sobie sprawy, że Stern w 1943 roku nawrócił się na katolicyzm po wielu latach rozmyślań, analiz i lektur. Proces swojego nawrócenia opisał w książce The Pillar of Fire, Słup Ognia, która po raz pierwszy została opublikowana w 1951 roku. Neifensen przeżył prawdziwy szok, kiedy po raz pierwszy przeczytał ją w 1974 roku. Lektura tej książki w dużym stopniu przyczyniła się do jego nawrócenia się na katolicyzm. W ostatnim rozdziale swojej książki Stern wyjaśnia swojemu bratu, ortodoksyjnemu Żydowi, dlaczego stał się katolikiem. Kościół pozostaje niezmienny w swym nauczaniu. Istnieje tylko jedna nadprzyrodzona prawda, podobnie jak istnieje tylko jedna prawda naukowa. Tym, czym dla doskonalenia materii jest prawo postępu, dla spraw duchowych jest prawo zachowania. Pamiętam, jak pokazałem ci kiedyś papieską encyklikę o nazistach. Zrobiła na Tobie spore wrażenie i powiedziałeś, zupełnie, jakby została napisana w pierwszym wieku. Właśnie o to chodzi. Szatański świat aborcji jesienią 1945 roku na balu uniwersyteckim Bernard poznał czarującą, niewinną, siedemnastoletnią ród. Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Spędzali ze sobą coraz więcej czasu, planowali ślub. Rut zaszła w ciąże. Fakt ten zburzył się lankowy nastrój zakochanych. Nie chcieli tego dziecka. Postanowili je usunąć. Po wielu poszukiwaniach udało im się znaleźć. Lekarza abortera, który w prywatnym gabinecie, w ukryciu, wykonywał ten proceder, wtedy jeszcze nielegalnie. Kiedy dziecko zostało zabite, Bernard i Ruth zachowywali się jak spiskowcy po haniebnej. Zbrodni, o której nie wolno mówić. Po latach Bernard wspomina, jestem pewien, że mimo jej dzielnej miny, jej lojalności i miłości do mnie w jakichś melancholijnych zakamarkach umysłu Ruth rodziły się pytania, dlaczego się ze mną nie ożenił, dlaczego nie mogliśmy mieć tego dziecka. Dlaczego musiałam narażać swoje życie i życie moich przyszłych dzieci dla jego wygody i studiów? Czy Bóg? Ukaże mnie za to, co zrobiłam, i uczyni mnie bezpłodną? Dla Bernarda w tym czasie pytania natury religijnej były nieistotne. Dojrzewał w nim, jak sam pisze charakter żydowskiego ateisty o twardym karku. Martwił się tylko o zdrowie ród i jej zdolności rozrodcze w przyszłości. Wkrótce jednak ich drogi się rozeszły. To doświadczenie stało się dla Natansona pierwszą podróżą w. Szatański świat aborcji. W połowie lat 60. Bernard ukończył staż na położnictwie i ginekologii. Stał u początku wspaniale zapowiadającej się kariery. Miał jednak już za sobą dwa. Nieudane małżeństwa, zniszczone jak sam dziś przyznaje przez egoizm, narcyzm i nieumiejętność kochania. W tym czasie począł dziecko z kobietą, która go bardzo kochała. Błagała go, aby pozwolił. Jej je donosić i urodzić. Neifensen był jednak nieugięty, zażądał, aby natychmiast usunęła ciążę, bo on nie może sobie pozwolić na utrzymanie dziecka, a jeżeli nie podda się aborcji, to się z nią. Nie ożeni. Zaproponował jej, że osobiście dokona aborcji ich dziecka. Pozbawił je życia w sposób bardzo fachowy. Nie miał żadnych wyrzutów sumienia, ani nawet cienia wątpliwości, że źle postąpił. W swojej świadomości lekarza abortera miał tylko poczucie dobrze wykonanej roboty. Przed dokonaniem aborcji zarówno Neifensen, jak i inni lekarze nie informowali swoich pacjentek o niebezpiecznych następstwach przerwania ciąży. Po swoim nawróceniu on sam napisał: Okazuje się, że aborcja może być powiązana z rakiem piersi, że tysiące kobiet utraciło płodność w wyniku nieudanej aborcji. A śmiertelność kobiet poddających się temu zabiegowi po 13 tygodniu ciąży jest wyższa niż wskaźnik urodzeń. Arogancja ludzi praktykujących medycynę zawsze była uważana za nieznośny dodatek. Nieodłącznie towarzyszący ich profesji, ale niebotyczna zarozumiałość lekarzy trudniących się aborcją do dziś nie przestaje zadziwiać. Na każde dziesięć tysięcy dziewczyn, takich jak Ruth, przypada. Jeden aborty, zimny, pozbawiony sumienia, bez skrupułów wykorzystujący swoje talenty do nikczemnych celów, brukający swoją etyczną odpowiedzialność i skłaniający wręcz uwodzący kobiety swoim. Lekarskim spokojem i uspokajającym profesjonalizmem, by zdecydowały się na zabójstwo. Nieprzypadkiem następny krok w tym perwersyjnym wynaturzaniu umiejętności lekarskich dokonuje się tam, gdzie Lekarze są upoważnieni przez państwo do dopomagania zawsze w imię współczucia. W akcie samobójstwa. Jakże inaczej wyglądałby świat, gdyby jakiś nierozważny ekspert od rachunku cierpienia w Godzinę po ukrzyżowaniu wspiał się na drabinę i podał Jezusowi dawkę cykuty. W 1968 roku dr Neifensen został jednym z założycieli National Abortion Rights Action League NARAL, która miała doprowadzić do zalegalizowania aborcji w USA. Po jej legalizacji w 1970 roku w stanie Nowy Jork otrzymał nominację na dyrektora największej kliniki aborcyjnej w świecie. Przyznaje się do. Odpowiedzialności za 75 tysięcy aborcji. W jednym z artykułów, napisanym tuż przed swoim nawróceniem, zatytułowanym wyznania eksaborcjonisty, Neifensen opisał taktykę, jaką zastosowali on i jego koledzy. Znaral, aby przełamać wszelkie prawa ograniczające aborcje w USA oraz na całym świecie. Trzeba pamiętać, że w latach 60. większość Amerykanów była przeciwna aborcji. W ciągu pięciu lat. Dzięki intensywnej kampanii reklamowej specjaliści z naral przekonali Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych i ten w 1973 roku wydał decyzję legalizującą aborcję na żądania i bez ograniczeń, aż do dziewiątego miesiąca ciąży. Jak to zrobiliśmy? Ważne jest zrozumienie taktyki, jaką zastosowaliśmy, bo jest ona w dalszym ciągu praktykowana w krajach zachodnich w dalszej liberalizacji aborcyjnego prawa. Pierwszym kluczem skuteczności ich taktyki było przekonanie mediów, że akceptacja dla aborcji jest znakiem oświeconego liberalizmu. Wiedzieli, że gdyby przeprowadzono sondaż opinii publicznej, przegraliby z Kretesem. Dlatego fabrykowali dane statystyczne w oparciu o fikcyjne sondaże. Informowali media, że według najnowszych sondaży 60% Amerykanów popiera aborcję. Podawali jako prawdziwe. Informacje, że na skutek nielegalnej aborcji rocznie umiera 10 tysięcy kobiet, podczas gdy prawdziwa liczba wynosiła 200-250 twierdzili, że w ciągu roku w USA przeszło 1 milionów kobiet dokonuje. Nielegalnej aborcji, podczas gdy rzeczywiście było ich około 100 tysięcy, nieustanne powtarzanie wielkich kłamstw w publicznych mediach przekonuje słuchaczy. Tego rodzaju akcja propagandowa okazała się bardzo skuteczna. W ciągu pięciu lat udało im się przekonać większość społeczeństwa, że należy jak najszybciej zalegalizować aborcję. Drugim elementem ich taktyki było granie tak zwanej katolicką kartą. Nieustannie szkałowali kościół katolicki i jego wsteczne poglądy, wskazując na hierarchów kościoła jako na pełnych hipokryzji łajdaków, którzy przeciwstawiają się aborcji, chcąc ograniczyć wolność. Wyboru. Ten motyw był ciągle powtarzany. Karmili media różnymi kłamstwami, takimi jak: Wszyscy wiemy, że przeciwnikami przerywania ciąży są tylko duchowni, natomiast świeccy katolicy w zdecydowanej większości są za aborcją. Trzecim sposobem działania było uwiarygodnianie akcji propagandowej przez blokowanie informacji o naukowych dowodach, świadczących o tym, że ludzkie życie zaczyna się od. W chwili poczęcia twierdziliśmy, że nauka nie będzie mogła nigdy tego określić, ponieważ nie należy to do jej kompetencji, a tylko do filozofii i teologii. Było to wielkie kłamstwo, ponieważ fitologia, nauka o początkach życia ludzkiego, przedstawia niezaprzeczalne dowody, że życie człowieka zaczyna się w chwili poczęcia i że potrzebuje ono takiej samej ochrony, jaką my się cieszymy. Gdy dziś się kofam, pisze Neifensen o 25 lat, do tamtej odrażającej gry odbywającej się wśród ciał ciężarnych kobiet i ich mordowanych dzieci zaskakuje mnie absolutny brak. Krytycyzmu wobec zadania, jakie sobie wyznaczyliśmy, całkowita moralna i duchowa pustka leżąca u podstaw tego koszmarnego przedsięwzięcia, nasze niepodważalne przekonanie o wysokim poziomie moralnym naszych działań. A przecież to, co robiliśmy, było po prostu podłe. Dlaczego nie potrafiliśmy dostrzec zakłamanej etyki i niegodziwości praktykujących lekarzy połączenia tej ewidentnej? Chciwości z pozbawioną wyższych uczuć motywacją, beznadziejnej głupoty samego przedsięwzięcia z tempotą uczestniczących w nim ludzi, wszystkich wskazówek etycznych z niemoralnością samego aktu. Nawrócenie w 1973 roku. Neifensen został ordynatorem Wydziału Położniczego w Szpitalu Święta Łukasza w Nowym Jorku. Po raz pierwszy zainstalowano tam ultrasonograf, najnowocześniejszą wtedy aparaturę, dzięki której można było oglądać i badać płód w łonie matki. Ultrasonograf otworzył przed natansonem nowy świat. Ginekolog wspomina, pierwszy raz mogliśmy naprawdę zobaczyć ludzki płód, mierzyć go, obserwować, przyglądać mu się, a także związać się z nim i pokochać go. Pokazywane na USG obrazy płodu robią niewiarygodnie silne wrażenie na oglądającym. Po wprowadzeniu ultrasonografu. Nastąpił radykalny przełom w podejściu na Tansona do ludzkiego płodu. Dzięki USG mogliśmy nie tylko przekonać się, że płód jest normalnie funkcjonującym organizmem, ale także wykonać pomiary jego funkcji życiowych, ważyć go i określać jego wiek, widzieć, jak przełyka i oddaje mocz, widzieć go w stanie uśpienia i przebudzenia, a także obserwować, jak porusza się nie mniej celowo niż. Noworodek. Od tego momentu Neifensen już nie był przekonany o słuszności aborcji na życzenie. Drastycznie ograniczył liczbę dokonywanych przez siebie zabiegów do przypadków, które według niego miały medyczne uzasadnienie. Ostatniej aborcji dokonał w 1979 roku. Od 1984 roku zadawał sobie coraz więcej pytań na temat przerywania ciąży. Chciał wiedzieć, co się rzeczywiście dzieje podczas jej. Wykonywania. Przeprowadził ich przecież tak wiele, ale czynił to bez zastanowienia, mechanicznie, na ślepo. Wprowadzał narzędzie do macicy, włączał silnik, a maszyna wysysała jakieś strzępy tkanek. Zapragnął wiedzieć, co się wtedy rzeczywiście dzieje. Poprosił więc swojego przyjaciela Jaye, który dokonywał do 20 aborcji dziennie, aby podczas zabiegu włączył USG i nagrał przebieg aborcji na taśmie filmowej. Kolega zrobił to z wielką sumiennością. Kiedy później obaj obejrzeli taśmy w studiu montażowym, przeżyli prawdziwy szok, a Jay powiedział, że już nigdy nie podejmie się przerwania. Ciąży. Był to wstrząs dotykający korzeni mojej duszy, napisał później Neifensen. Wówczas to po raz pierwszy zobaczył, co rzeczywiście dzieje się podczas aborcji i czym ona naprawdę jest. Po profesjonalnym opracowaniu taśm powstał film The Silent Scream, Niemy krzyk. Był to filmowy dokument makabrycznej zbrodni dokonanej na najbardziej niewinnej i bezbronnej istocie. Pokazywał. Dwunastotygodniowe dziecko w łonie matki próbujące bronić się przed rozrywającym je na kawałki narzędziem zgniatającym i aparatem sącym. Film został pokazany po raz pierwszy 3 stycznia 1985 roku na Florydzie i jego projekcja wywołała sensację. Liberałowie podnieśli straszny krzyk. Ponieważ ten dokument był ogromnym zagrożeniem dla sił proaborcyjnych. Liberalne media starały się całkowicie zablokować dotarcie tej prawdy do szerszych kręgów amerykańskiego społeczeństwa. Żadna z sieci telewizyjnych nigdy nie chciała pokazać tego filmu, ani nawet nie zgodziła się na kupienie czasu. Antenowego na reklamy, których treścią byłaby pochwała wyboru życia. Było to ewidentnym dowodem na to, jak bardzo media zdominowane są przez ludzi opowiadających się za kulturą śmierci. Naukowe. Fakty otworzyły serce na Tansona, przyjął niepodważalną prawdę, że życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, a każde usunięcie ciąży jest morderstwem niewinnej i bezbronnej ludzkiej istoty. Doktor Neifensen zmienił swoje poglądy na temat aborcji, kierując się tylko względami naukowymi, a nie religijnymi. Droga do Kościoła katolickiego duchowa, podróż do wiary w Boga była dla Bernarda. Natansona niezwykle trudna. Najpierw było odkrycie świętości ludzkiego życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci, a dopiero później dojście do wiary w Boga. Nie szukałem niczego. Duchowego, moje pragnienia były w większości ziemskie i cielesne, moje dążenia konkretne i namacalne, łatwo dające się spieniężyć. Co gorsza, odnosiłem się do spraw duchowych z pogardą jak? Przystało na żydowskiego ateistę o twardym karku, pisze Neifensen. W latach 1978-1988 rok, rok przeżył niezwykle trudny okres. W sposób wyjątkowo bolesny zaczął odczuwać skutki swojego grzesznego życia. Budziłem się co noc o czwartej lub piątej nad ranem, wpatrywałem się w ciemność i czekałem, czy wśród mroku rozbłyśnie nagle wiadomość o uniewinnieniu mnie przez jakiś niewidzialny sąd. Po. Bezowocnym oczekiwaniu zapalałem nocną lampkę, brałem którąś z książek o grzechu i kolejny raz czytałem ustępy z wyznań święta Augustyna, Dostojewskiego, Paula Tillicha, Kierkegaarda, Niebuchra, a nawet Lewisa Mumforda i Waldo Franka. Nawiedzały go coraz częściej myśli samobójcze. Ciężar popełnionych przezeń win był nie do uniesienia, szczególnie świadomość tysięcy aborcji na niewinnych dzieciach. Próbował leczyć swój duchowy ból i rozpacz środkami uspokajającymi, alkoholem, poradnikami, chodzeniem do psychiatry nic nie pomagało. W tym też czasie dr Neifensen coraz bardziej angażował się w działalność ruchu obrony życia. Jeździł po całych Stanach Zjednoczonych z wykładami, pisał książki, włączał się w działalność polityczną. Uczestnicząc w wiecach obrońców życia, dawał wyraźnie do. Zrozumienia, że łączy go z nimi jedynie sprzeciw wobec aborcji, natomiast z rezerwą odnosi się do wiary w Boga. W czasie tych wieców i protestów przed klinikami aborcyjnymi doświadczał panującej. Wśród zgromadzonych nieuchwytnej atmosfery bezinteresowności. Z twarzy zgromadzonych tam i modlących się ludzi, otoczonych przez kordony policji, promieniowała prawdziwa miłość. Ci ludzie. Nieustannie się modlili i stale przypominali sobie o całkowitym zakazie stosowania przemocy. Neifensen pisze: Po prostu zaskoczyła mnie siła ich miłości i modlitwy. Modlili się za nienarodzone. Dzieci za zagubione i przerażone matki, za pracujących w klinice lekarzy i pielęgniarki. Modlili się nawet za policję i media, które transmitowały demonstracje. Modlili się za siebie nawzajem, ale nigdy za siebie samych. Zacząłem się zastanawiać, jak to się dzieje że ci ludzie mogą z siebie tyle dawać, występując na rzecz mniejszości, która jest niema, niewidoczna i niezdolna do wyrażenia. Im swojej wdzięczności. Przykład tych ludzi sprawił, że Neifensen po raz pierwszy w swoim życiu zaczął serio dopuszczać do siebie myśl o możliwości istnienia Boga. Pisze, że zaczął zastanawiać. Się nad istnieniem Boga, który przeprowadził mnie przez wszystkie kręgi piekła tylko po to, by w swej łasce wskazać mi drogę do zbawienia i okazać swoje miłosierdzie. Ta myśl sprzeciwiająca się. Wszystkim moim dziewiętnastoletnim pewnikom, którym byłem wierny, w jednej chwili ukazała moją przeszłość jako ohydne bagno grzechu i zła, oskarżyła mnie i uznała winnym ciężkich przestępstw. A równocześnie w cudowny sposób ukazała mi, że ktoś umarł dwa tysiące lat temu za moje grzechy. Zanim jednak zdecydował się na duchową podróż w poszukiwaniu Boga z wielką zachłannością. Zaczął czytać autobiografie wielkich katolickich konwertytów, takich jak Malcolm Magerycz, kardynał Newman, Graham Greene, C.S. Lewis, Walker Percy i innych. Jednak najbardziej identyfikował się z historią swojego profesora Karla Sterny, który w autobiografii The Pillar of Fire opisał swoją fascynującą duchową podróż do katolickiej wiary. Neyfensen wyznaje, że za każdym razem, kiedy czyta tę Autobiografię, z trudem powstrzymuje łzy, było mi przeznaczone przemierzać glob w poszukiwaniu tego, bez którego byłbym potępiony, teraz jednak uchwyciłem się rąbka jego szaty w rozpaczy, w przerażeniu, w niebiańskim przystępie najczystszej potrzeby. Moje myśli wracają znów ku bohaterowi moich lat studenckich, Karlowi Sternowi, który przechodził przemianę duchową dokładnie w tym. W czasie, kiedy kształcił mnie w sztukach poznawania ludzkiego umysłu, jego porządku i jego źródeł i ku słowom, które napisał do swego brata, nie ma co do tego wątpliwości, biegliśmy do niego albo. Uciekaliśmy przed nim, a on przez cały czas był w centrum wszystkiego. Neifensen był świadomy, że bardzo wiele osób z Ruchu Obrony Życia modli się za niego. Duchowa przemiana dokonywała się w nim. W sposób łagodny i naturalny, przynosząc mu wewnętrzną ulgę i pokój. Zaczął regularnie, każdego tygodnia spotykać się z K.S. Johnem M. Ceklowskiem, który stał się jego duchowym przewodnikiem po trudnych. Drogach wiary O swojej decyzji przejścia na katolicyzm zaczął publicznie mówić już 1994 roku. Został ochrzczony 9 grudnia 1996 roku w katedrze Święta Patryka w Nowym Jorku przez kardynał J. O'Connora. Żydowscy przyjaciele z życzliwością przyjęli jego decyzję. Sam dr Nefensen mówi, przyjmując Chrystusa, jeszcze bardziej doceniam fakt, że przynależę do kultury, narodu i tradycji żydowskiej. Tak. Będzie zawsze i jestem z tego dumny. Od tego czasu regularnie uczęszcza namsze święta, spowiada się, prowadzi życie głębokiej modlitwy, a jako naukowiec w swoich książkach, filmach i licznych. W konferencjach daje świadectwo, że życie ludzkie jest tak święte, jak święty jest Bóg dawca tego życia a więc nikt i nigdy nie ma prawa ludzkiego życia nikomu odbierać. Nawrócenie profesor Bernarda Natansona, który z czołowego światowego aborcjonisty i ateisty o twardym karku stał się gorliwym katolikiem i przodującym obrońcą życia dzieci nienarodzonych, jest niewątpliwie jednym z. Największych nawróceń XX wieku kiedy przyjechał do Polski 19 października 1996 roku, na konferencji prasowej w galerii porczyńskich skierował apel do polskich parlamentarzystów: Błagam Was, nie róbcie żadnego kroku w kierunku liberalizacji aborcji. Historia Wam nigdy tego nie wybaczy. Chcę Was przestrzec, żebyście nie popełniali tych samych błędów, które my popełniliśmy w Ameryce.